Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail i dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Bukowna. Tak, jest to, jeśli się nie mylę, nowa stacja, która została dodana w aktualnym patchu nowym. Dzisiaj sobie dyżur na tej stacji będziemy prowadzić. Tylko tutaj widzę, że ze Sławkowa jest coś zepsute. Godzina opóźnienia ma 4:29:60. 4:2:192 odjechał. Cóż, jakbym wiedział, to bym nie wysyłał tego regionalnego, jakbym wiedział numer pociągu, no ale cóż. Czekamy, aż pan sobie ładnie wyjedzie. A my wyjdźmy sobie i zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. Zróbmy sobie zrzut ekranu. Będzie co na miniaturkę wrzucić. I wrzucamy sobie przejazd. W ciągu. Nie wiem jeszcze tylko, jak tutaj otworzyć ewentualnie ten przejazd, który jest zamknięty. Właśnie, napiszmy Alkuszowi, co odjechało. Chętnie irytuje to, że sobie nie mogę tego wpisać, tylko muszę zmienić tą opcję za każdym razem, nie? O matko, co tu się stało? Czemu ja tak wysoko byłem? A jakie podpowiedzi są teraz? Widzieliście? Fajnie, fajnie.
No cóż, mnie zastanawia, bo coś tu właśnie z tym odgłuszem jest nie tak. Czternaście zero 74 próba radia. Pociąg wyślemy do Olkusza po lewym. Co wy na to? Dobra, przyjąłem. Ma zgodę na wyprawienie pociągu, super. Tak, dałem mu taką zgodę, tylko żadnego pociągu nie wyprawia już od dłuższego czasu. Już tutaj z jednym mechanikiem rozmawiałem. Co to się wydarzyło? Coś bardzo. O! Fajnie, fajnie. Coś bardzo niedobrego się wydarzyło. Dobrze, drodzy Państwo, postaram się wrócić na Bukowno już za momencik. Dobrze, drodzy Państwo, ja już Nie jestem wiesz, z całym powrotem. składem po jednym, bo wydaje mi się, że tu ci jedzie po niewłaściwym. Ja jadę składem teraz z tym, z cieczą. Zobacz, czy ten ci nie jest po niewłaściwym, bo tak patrzyłem, to No kurwa, jedzie mi pojechałem. na fuj niewłaściwym, ty. Coś ty odjebał. Ry 292 niby już odjechał. Chyba kurwa wagon 11 coś się rozjebał, powiem ci. No ale jedziesz tam najważniejsze. No do wszystkich kurwa przy drugim torze, nie? Bo kurwa jadę pół jednym, pół drugim, nie? No dobra. Dobre historie się dzieją. Szkoda, że całości nie słyszałem, bo mnie wyrzuciło. Cały symulator ogólnie.
co się wydarzyło i czemu tak było. Wszędzie miałem przeciążenie encodera, nawet na OBS-ie i się zastanawiam dlaczego. Nie, no tutaj nic się nie rusza, Molkuszu. A już stoję prawie godzinę. Ej, kurwa, ten wagon zaczyna robić 360 powoli. No, czyli jedziesz do... Co? No normalnie driftujesz chyba. Powiem ci tak, wagon, za którym jest ten wykolejony wagon, kurwa zjeżdża na ten, na trawę, nie? Na las. Także super się bawię. Czemu ja tutaj nic nie mogę zmienić, a mogę? No dojeżdżam do Olkusza, dojeżdżam na dwóch tam, ale no. Nie wiem, coś tu jest nie tak. No, uważaj, bo chyba coś przed tobą stoi pod gwiazdem. Ale słuchaj, generalnie sytuacja jest tego pokroju, że jak ja wjeżdżałem do Olku, to z lewego wjeżdżał wjeżdżał jakiś pociąg, bo z Bukowna poprzednik brał tego, bo jechał lewym, a teraz powiem, no, tej godziny prawie nic, no nic, nic się nie dzieje. Co, towarówkę mijałeś? Nie pamiętam już, co to jechało, ale jakiś pociąg jechał właśnie z lewego. Tak elegancko pojechał tym pociągiem po lewym ten dyżurny z Bukowna, że wiesz, że wszystko stoi. Dosłownie z ile to? 20 czy tam pół godziny temu też stał za mną koleś 2400 ileś i też właśnie stał pod gwiazdem w Olkuszu i się polega. To weź mnie na nie wiem, jakieś krzyżówce czy coś, o kurwa, na drugą od razu wjebcie, co? Może się naprawi. Ale generalnie jest tego pokroju, że w Olkuszu siedzi bot, nie ma fizycznie pulpitu. Niczego, żeby tutaj mógł człowiek wsiąść. Prawda, w taki sposób trzeba ten przejazd zamykać. To tylko badmin może przyjść i chyba zresetować serwer, bo na ten moment to chyba nic nie da. Już próbowaliśmy nawet... Jeszcze mam czerwone, nie? Jeszcze mam czerwone, także z tych kurwa chłopaków postoicie, nie? Nawet kombinowaliśmy dyżurnym, żeby wiesz, żeby dał fizyczną zgodę na to, że wiesz, żeby pojechać, nie? Nie wiem, chyba że dyżurny Bukowno, to weź tam spróbuj jeszcze raz, tylko ze wskazaniem konkretnego toru, po którym ten pociąg może jechać. W sensie ja, 140-485. Dobra, dobra, próbuję. Już spróbuję jeszcze raz, no ale ode mnie jakoś też Olkusz coś tak zbyt chętnie nie chce podawać wjazdu pociągom do siebie, nie? Z mojego kierunku. Wiecie co, mam podgląd na mapę i z tego co widzę, to wiesz, ambasador w stronę Katowic, dlatego z Olkusza nic nie może wyjechać w stronę Sędziszowa. Bo to tam się dzieje dalej?
A, przytkało się w Katowicach już. Zmiana składu za dużo nie, nie? A to zależy akurat. Bo podejrzewam, że jedynka to jedzie, ale... A Bukowno czemu nie może przyjść Solkusza? No nic, jedzie ode mnie Solkusza, nie? No nie chcę w ogóle dyżurny wyprawić do mnie pociągu żadnego. A na Olkuszu nie ma żadnego tego? Tego żadnego człowieka. Nie, 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 bo to jest sterowalna przez człowieka. Tutaj tylko dajesz, jak wypuszczasz pociąg, dajesz, że ten, że zablokujesz blok początkowy i tyle, nie? Tylko, że problem jest ode mnie, że pomiędzy mną a Olkuszem stoi jeden pociąg na szlaku po torze właściwym, tylko Olkusz też go nie chce przyjąć, nie? Grube jaja się dzieją, wychodzi DLC. Mi się wydaje, że Olkusz się zaciął i już w ogóle nic nie przejmie od nikogo. A to mówisz, że koniec z Olkuszem o Bukowny? Ja jechałem przed chwilą i nic nie widziałem. Ja jedynie co widzę, to jakiegoś kipelka przed sobą. No to ja stoję właśnie na wyjeździe z Olkusza. No to ty jechałeś ode mnie, nie? No i za tobą stoi jeszcze jeden pociąg. No to ja stoję. Tylko, że ja zajmuję całe dwa tory, nie? Bo jeden wagon jest na dwóch torach. Ach. No to już raczej się nic nie da zrobić. Olkusz jest zakorkowany, dzisiaj się już nie odkorkuje. On nie ma żadnego admina, czy co? W peron w Olkuszu nie wiedziesz, bo ja zajmuję zasadniczy właśnie przy tym peronie. 4292 to jest ten pociąg, co wyjechał po 42960 ode mnie. Jakiś zespół szybkiego reagowania, coś ten? Stanę pod szaporem, to zgłoszę to na Discord. A ten kolega, który, który ma niby... 54 do Dąbrowy Górni, wschodni będzie jazd. Właśnie się dopala. Kibelki, chcesz się zobaczyć, co tam się dzieje dalej? No, no mogę powiedzieć. Ja tam widziałem to szoho. Po peronach. Kurwa, stoimy, nie ma co do roboty. Ten kolega...
Barem, który ma wagon na dwóch torach. Jak przejdzie S1, to się powinien chyba schodzić ze spawnu, aż może się porządnie na jednym torze wznowi. Słuchaj, raz jest tak, że się despawnuje, raz jest tak, że w ogóle nie despawnuje. Ostatecznie też można spróbować wycofać subukop na ten jeden skład. Będziecie mogli mnie cofnąć w sumie, będę mógł się cofnąć wtedy, bo nic innego kurwa nie możemy zrobić. Na jakąś inną bocznicę wtedy dać, czy coś. No ja wątpię, no to musiałby ten skład to być sferony. Wymanewrować, że cholera wielu. No musimy coś spróbować, no bo inaczej będziemy stali. To co, co w tym skład? Sprawa zgłoszona na tym, na dystrybucji. No ja zgłosiłem przez serwer, nie? Tam co jest, zgłoś problem pod tabem, jak macie. Zgłoszona na dystrybucji jest jakby pokój, help, coś tam. Tam można zgłaszać, tam są szybsze. R1-2-0-42, poczekamy sobie z wyjazdem, bo w Folkuszu jest korek. Dokładnie, bot postanowił się popsuć. Tam czepiacie. Proszę radę. A wy że jest jakiś jeszcze jeden tor. Może na ten tor wydało się kogoś puścić, przepuścić coś. To znaczy wiesz, generalnie to póki wiesz, póki ktokolwiek sam Kuszu nie dostanie, to fizycznie to wszyscy mamy związane ręce. Myślę, że... A to się sterol buszem? To się sterol buszem jakiś ten? Dyspozytor czy coś? Nie, no w Kuszu właśnie no, żadnego dyżurnego nie ma. Ale przed nie idzie. Jaroszowie są Kuszki też jest bez możliwości wejść. Zarzeczę apel to sam. No tutaj to chyba dopiero się na tej linii się do tego, od samego tunelu dopiero w Bukownie chyba ktokolwiek dopiero może siąść. No ja jestem na Bukownie. No. Dobra, to kolega to zmierza do Olkusza, to wtedy się albo zatrzymajcie, bo ja będę cofał w tym składzie, bo coś się uda, bo bocznicy wyjechać. Ale spróbuj może. Jest jeden, może cały skład się zrespawnuje po prostu odpowiednim to. No, tak, dobra, zobacz. Zamiast cofać, zamiast do Bukowna. Do Bukowna to jest dobre 8 minut jazdy. No, sobie wiem jeszcze to S1, zobaczymy co zrobi. Nie musiał wjechać w peron.
w stronę Bukowna. No i tak to się dzieje, drodzy Państwo, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Myślę, że to będzie ostatni odcinek z dyżurowania w Bukownie w tym ciągu, gdyż nie będę tutaj Państwa zanudzał staniem i czekaniem, aż coś tutaj